Dzień dobry, witam tu Jacek Bartosiak, Strategy in Future. Dzisiaj chciałbym zaproponować Państwu wyjątkowe nagranie i porozmawiać przy prezentacji o naszym projekcie realizowanym Strategy in Future pod tytułem 20 wojna, bardziej w sferze publicznej znany jako projekt 2030. Te dwie nazwy funkcjonują. Projekt 2030 no to po prostu jest taka grzeczna nazwa, 20 wojna, to jest nazwa oddająca to, do czego realnie nasz projekt się sprowadza. Pozwólcie, że przełączę na prezentację. Postanowiłem specjalnie zrobić i nagrać ten program po to, żebyście, drodzy Państwo, wiedzieli, czym się zajmujemy w Strategy in Future i co robimy od już kilku dobrych miesięcy i zapoznać Was z tym, no jak wygląda tak ten nasz projekt, na jakim jesteśmy etapie i co możemy Wam przedstawić. Także tak, projekt 20 wojny, projekt 2030 Strategy in Future jest projektem, który ma na celu nie samo zastanowienie się, jakie potrzebne nam są siły zbrojne, co powinny mieć i tak dalej, tylko głębszej refleksji na temat tego właściwie, dlaczego jesteśmy na kursie kolizyjnym z Rosją. Co realizuje Rosję? Jaki jest jej cel polityczny wojny nowej generacji i tego, co się dzieje po, można przyjąć taką datę, sierpniu 2008 roku, gdy powstrzymała ekspansję Zachodu, rozszerzanie wpływów Zachodu poprzez pokonanie armii gruzińskiej, zademonstrowanie, że siłą zatrzyma projekt rozwojowy Zachodu. A zatem jaki jest punkt ciężkości Rosji, jaki jest główny cel polityczny, jakimi instrumentami chce to realizować, a w związku z tym, że realizuje to głównie siłą wojskową w ramach szeroko pojętej wojny nowej generacji, gdzie siła wojskowa zawsze gdzieś jest w tle, ale de facto jest całe instrumentarium, cały wachlarz zachowań, które powodują, że ktoś robi tak, jak życzą sobie tego Rosjanie. No my postanowiliśmy strategicznie zmierzyć się z tym. No zwłaszcza, że postanowiliśmy się zmierzyć z tym z tego to powodu, że widzimy, że na Zachodzie uważamy, że niewystarczająco się o tym myśli. W sensie Zachodu Europy, ale też NATO, niewystarczająco się myśli, już nie mówiąc o utożsamianiu się z interesami Rzeczypospolitej. Nie, uważamy również, że Zachód nie będzie obsługiwał wszystkich interesów Rzeczypospolitej w tym zakresie. Zobaczycie na prezentacji, że po warsztatach, które robiliśmy, po tabletop exercise, czyli takich grach symulacyjnych, które robiliśmy, stwierdzamy, że podstawowym celem rosyjskim, a jednocześnie podstawowym celem, przeciwko któremu my musimy przeciwdziałać, jest to nienegocjowany interes Rzeczypospolitej, jest to, że Rosja chce zagrać w grę o równowagę, być elementem gry o równowagę na kontynencie europejskim i w ogóle w Eurazji i realizuje to przy pomocy instrumentów wojny nowej generacji. I właśnie dlatego Macron z nimi rozmawia o Turcji, dlatego Macron rozmawia o Ukrainie i chciałby bardzo o Kaukazie, że oni mają ten instrument, bo nie dlatego, że mają pieniądze. O tym szczegółowo jeszcze powiem podczas tej prezentacji. I nie możemy opierać się na tym, że Francuzi za nas tę sprawę załatwią, tylko musimy sami się zmierzyć. W związku z tym podczas tego warsztatu opowiem, na czym polega de facto wojna współcześnie, jakim immanentnym jej elementem, czy esencjonalnym, o którym trzeba porozmawiać, jest drabina eskalacyjna. Tym się zajmujemy w Strategy in Future. Niewłaściwie to jest mniej zaraportowanie z tego, jakie mamy przemyślenia, ale zapoznanie Państwa z tym, gdzie jesteśmy w tym projekcie i co robimy. Napisałem oczywiście na ten temat tekst, ale uznałem, że nagram też wraz z prezentacją i że to będzie być może pomocne albo pozwoli Państwu się zapoznać z naszymi przemyśleniami, tym bardziej, że w dużej mierze są finansowane subskrypcji subskrybentów Strategy in Future, którzy płacą jako obywatele Rzeczypospolitej w klasyczny republikański sposób z własnych kieszeni na to, żebyśmy robili chociażby tego typu rzeczy. A zatem zaczynajmy. Dobrze. Zastanówmy się nad naturą rosyjskiej wojny nowej generacji, zwanej czasami dla uproszczenia, zwłaszcza w Europie, wojną hybrydową, czyli taką wojną, która
Rosjanie coś uzyskują przemocą lub groźbą jej użycia, ale no nie widzimy, żeby tam się czołgi, dywizje pancerne przetaczały przez ofiarę, a jednocześnie uzyskują konkretne efekty, czy to w Donbasie, czy na Krymie, czy w innych miejscach, na swoim limitrofie, na swoich obszarach tych wyspowych, brzegowych, od innych obszarów cywilizacyjnych. No i pomimo tego, że wygląda, że wojna nowej generacji, czy wojna hybrydowa z czymś nowym, bo my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni z powodu XX wieku przede wszystkim, że te armie rosyjskie czy sowieckie się przetaczają, mają milionowe składy swoje, wielkie masy poruszane decyzją w Moskwie czy w Petersburgu, to zasadniczo jest to nic nowego. Nic nowego ani w historii wojen, a już w szczególności w historii wojen rosyjskich. Otóż śmiem twierdzić, stawiam taką tezę, że właściwie główne zdobycze tego, można powiedzieć, kolonialnego imperium, które rozszerzało się właśnie nie oceanem światowym, tylko masami lądowymi Europy i Azji, Azji Środkowej i obszarów nadpacyficznych czy Syberii, dokonywało się właśnie w ten sposób, w wyniku rosyjskiej wojny nowej generacji. Dokładnie w ten sposób była realizowana ekspansja i destabilizowanie otoczenia, podporządkowanie, a później wręcz kolonizacja czy zawłaszczenie czyjejś przestrzeni. Nie. Rzeczpospolita prowadziła, tu są różne szacunki, zaraz o tym powiem, przyjmujemy w Strategy and Future 19 wojen z Rosją. Czy to na Bramie Smoleńskiej, czy nad Dnieprem, czy w Inflantach, o właśnie sposób urządzenia przestrzeni, które nas ograniczają, bądź sposób urządzenia naszej własnej przestrzeni, gdy Rosjanie mieli przewagi, ale też sposób urządzenia rosyjskiej przestrzeni, gdy my mieliśmy przewagę, jak chociażby na przełomie XVI i XVII wieku, gdzie przypomnę, nasza załoga była na Kremlu w Moskwie, po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem. Także jest to nic nowego. Mieliśmy 19 wojen. Mówię, są różne spory, ile ich było, bo czy wszystkie powstania i czy wszystkie najmniejsze powstania, od takiego momentu liczymy, czy to już jest wojna de facto. Z grubsza też z tego to powodu, że dobrze brzmi 20 wojna. Mieliśmy wojen 19 i ta, uważamy, jest 20. Ona przejawia się w tym, że Rosjanie kwestionują system architektury bezpieczeństwa, na którym wisi niepodległość Rzeczpospolita oraz na którym wisi w ogóle wiszą lewary polityczne, w której funkcjonuje klasa polska polityczna i może realizować dane projekty. Baltic Pipe, Świnoujście, budowę autostrad. I w związku z tym, że jesteśmy zawieszeni w systemie europejskim, Unii Europejskiej gospodarczo i ze Stanami Zjednoczonymi w architekturze bezpieczeństwa, Rosjanie właśnie mechanizmami wojny nowej generacji próbują destabilizować i rozbić tę architekturę bezpieczeństwa i ten porządek, żeby wziąć udział w nowym już ze swoim udziałem, bo jak sam Putin stwierdził, Rosjanie nie wzięli, nie było traktatu pokojowego po pokonaniu Rosjan w zimnej wojnie, w związku z tym zostali potraktowani jak ktoś, kto przegrał, zostały im narzucone rozwiązania polityczne, penetracja kapitałowa itd., itd. Rosjanie chcą wrócić do gry i robią to właśnie w ten sposób. Dosyć niestety skutecznie, przynajmniej w niektórych elementach, rozbijając jedność Zachodu, na której my polegaliśmy w ostatnich 30 latach. Między innymi to, że robimy ten projekt Strategy and Future, jest wyrazem tego, że widzimy pęknięcia na spójności Zachodu i uważamy, że może zaistnieć taka sytuacja, że będziemy musieli sobie sami radzić z rosyjskim parciem na naszym kierunku, z rosyjską drabiną eskalacyjną, z rosyjską wojną nowej generacji. I to my, ja uważam, że już jesteśmy jej celem, musimy zrozumieć jej naturę i odpowiedzieć, bez czasami patrzenia się na naszych sojuszników natowskich. Brak zrozumienia tego jest niestety moim zdaniem cechą większości klasy politycznej w Polsce, jeśli nie całej. I jest przejawem braku dalekowzroczności i postanowiliśmy naprawić to w Strategy and Future, jakkolwiek buńczucznie to brzmi. Zapewniam, że mamy spore poparcie ludzi, którzy się na tym znają. Cały grono naszych współpracowników jest wianuszkiem polskiej myśli intelektualnej. Nie jest jeszcze czas, żeby o tym mówić, ale tak jest. Wojsko Polskie też słucha Strategy and Future wnikliwie. Zapewniam wszystkich słuchających i to, co tutaj wam przedstawię, jest czymś, o czym na pewno musimy wszyscy pomyśleć.
Rosjanie realizują, Rosjanie bardzo dobrze, w przeciwieństwie na przykład do Amerykanów, na przykład Wietnamu, wojny w Zatoce Perskiej, zwłaszcza drugiej, innych interwencji amerykańskich czy wojen amerykańskich w XX wieku, ale też w przeciwieństwie do Niemców w obu wojnach światowych, zazwyczaj mają bardzo dobrze skorelowane cele wojskowe z politycznymi. To jest też coś takiego, co umyka nam, bo przejechały się przez nasze terytorium wojny światowe. Zaborcy sobie dyktowali dla przeciętnego Polaka wojnę z czymś takim wszechogarniającym i cele wojskowe dominują nad celami politycznymi, bo u nas chodzi o przeżycie. No, w ciągu ostatnich 100 lat po prostu żyjemy albo nie żyjemy. No, dla Rosjan jest to instrument polityki, kinetyczny, przemocowy, ale instrument polityki. Amerykanie mieli tendencję do tego, że mieli taką przewagę wojskową, że nie mieli dobrze sprecyzowanych celów politycznych, co chcą uzyskać. Na przykład wjeżdżając do Bagdadu w roku 2003, de facto chyba nie do końca mieli rozpisane na czynniki pierwsze, jaki chcą efekt polityczny uzyskać. Zwyciężyli, a potem miało się zobaczyć. Podobnie uważam, że Hitler popełniał błędy, a co ważniejsze, Rosjanie tak uważają. Pomimo znakomitej koncepcji Blitzkriegu nie było wiadomo, co jest celem strategicznym Hitlera, jaki cel polityczny osiągnąć. No podobnie błąd popełnił Napoleon i tak dalej, i tak dalej. Rosjanie zazwyczaj mają bardzo dobrze to rozeznane, a zatem mają tendencję do wojen ograniczonych, bo w wojnach ograniczonych można kontrolować w przewidywalny sposób drabinę eskalacyjną, jednocześnie negocjować i walczyć i doprowadzać do osiągania pożądanych celów politycznych, które zabezpieczają bądź to dany interes, bądź to daną gospodarkę rosyjską, bądź to dany korytarz strategiczny, bądź dane zasoby, bądź barierę jak na Kaukazie na przykład, która zabezpiecza przed Wielkim Bliskim Wschodem, bądź inne rzeczy wynikające z potrzeby politycznej. W związku z tym wojna nowej generacji jest wojną ograniczoną. Wojną bardzo dobrze zazwyczaj skalibrowaną. Mamy do czynienia z inteligentnym przeciwnikiem, który w sposób klausewicowski bardzo dobrze rozumie korelację. Wręcz rosyjskie piśmiennictwo, a czytamy w Strategy in Future w ramach tego projektu, stworzyliśmy cały czerwony team pod kierownictwem Marka Budzisza. Mamy ludzi na wschodzie, patrzymy, co się tam dzieje. Mamy ludzi w Polsce, mamy ludzi na zachodzie, robimy warsztaty, czytamy po rosyjsku. Zresztą widzicie Państwo w naszej pracy, że przedstawiamy to na YouTubie, w innych miejscach, na subskrypcji, nasze obserwacje, że Rosjanie bardzo dobrze uważają, słusznie uważają, że przesada w elementach wojskowych prowadzi czasami do bardzo złych rozstrzygnięć politycznych, na przykład antagonizując przeciwnika aż tak bardzo, jak to się stało na przykład na Ukrainie, w Donbasie, gdzie bardzo trudno teraz będzie Rosjanom realizować politykę taką, jak optymalnie by chcieli. Zatrzymali ekspansję Zachodu, owszem, Ukraina nie jest w NATO, ale czy zatrzymali na długo, to się jeszcze przekonamy. Osłabili Ukrainę, oczywiście, ale czy osiągnęli wszystkie swoje cele? Nie. Być może dlatego, że przesadzili ze środkami wojskowymi, być może. To jeszcze jest do rozstrzygnięcia, ale Rosjanie bardzo szukają tej równowagi. No i od razu widać z tego, co mówię, jak brakuje u nas po naszej stronie tego, Polski. No bo właściwie do jakiej wojny my mamy się przygotowywać? Jaka jest równowaga między celami politycznymi? Co jest właściwie celem politycznym? Bo dopiero cel polityczny będzie wyznaczał cel wojskowy. Jak będziemy znali cel polityczny i cel wojskowy, punkt ciężkości przeciwnika, no to będziemy wiedzieli, jakie siły zbrojne potrzebujemy. Do czego? Dopiero jaką koncepcję operacyjną dla nich przygotować? A dopiero potem kupować sprzęt. Nie muszę Państwu mówić, że u nas jest kompletnie odwrotnie. Właściwie do jakiej wojny? Czy ktoś ze słuchaczy wie, do jakiej wojny my się szykujemy? Do jakiej wojny się szykujemy? Ekspedycyjnej, obronnej, na polskim terytorium, w państwach bałtyckich, w aktywnej obronie, czy w strategicznej defensywie, o linie rzek, czy wojnie dużej, czy małej, czy sojuszniczej? No jakiej? To są fundamentalne pytania, na które musimy zadać później w procesie intelektualnym, niepospiesznym, przy pomocy bardzo wielu osób, zacząć sobie spokojnie systematyzować, odpowiadać, korelować to z różnymi zagadnieniami, które w procesie myślenia o wojnie powstają i dopiero na to odpowiadać. To staramy się na swoje skromne możliwości robić w Strategy in Future od kilku miesięcy. Także nie należy przesadzać, nie należy robić za dużo, za mało. Wojna jako instrument polityki. Ład międzynarodowy słabnie,
Ład międzynarodowy upada i nawet to, co się teraz dzieje w państwach bałtyckich, EFP, prawda, tailored presence w Rumunii, jest demonstracją wojskową. To już jest polityka przez demonstrację wojskową. Albo Rosjanie to, co robią z 6, z 20, z armią, z 1 pancerną, z jednostkami WDW, jakie modernizują, jest sygnałem, jest pewną demonstracją. Tak? I to się wszystko już dzieje. Wojna nowej generacji już trwa, zaraz o tym jeszcze powiem. Nie tylko rosyjskie zdolności są najlepsze w kierunku zachodnich limitrofów, czyli na naszym kierunku, w kierunku Europy, w kierunku przesmyku polskiego, ale też no, to jest obszar, gdzie dokonuje się rewolucja w sprawach wojskowych. To znaczy zadaliśmy sobie w strategii Future pytanie, no dobrze, to nie jest już czas masowych armii, tak? Punktem ciężkości wojska jest masa, i ta masa musi znaleźć w odpowiednim miejscu, dokonać koncentracji i uderzyć, czasami liczbą nawet żołnierzy, nakrywając przeciwnika. Nie, tylko co jest punktem ciężkości już samej wojnie, sztuce wojennej? Też my odpowiadamy sobie na to pytanie, zaraz o tym jeszcze powiem. Czyli co postępująca, bo ciężko przesądzić jak bardzo, ale postępująca rewolucja w sprawach wojskowych, gdzie sensory na dużą odległość, ogromne przestrzenie, jednocześnie żyjemy w epoce postindustrialnej, w związku z tym przewaga informacyjna ma znaczenie i zgranie tego w czasie i przestrzeni z systemami uderzeniowymi powoduje, że siły nie muszą być duże. Tak? Kto kontroluje mechanizm koncentracji i dekoncentracji sił oparty o sensory, czyli system rozpoznawczo-uderzeniowy, o czym pisał Ogarkow już od lat 70., czy Andy Marshall w Office of Net Assessment, nie, no zaczyna to być widać. Tak? No, druga wojna iracka pokazała, jak Amerykanie mogli wjechać do Iraku siłami mniejszymi niż siły irackie, tylko wiedzieli, gdzie jest przeciwnik właściwie w każdym momencie. Ale i tak nie zabrakło niespodzianek, bo zawsze będzie mgła wojny, jak pisał Clausewitz, zawsze będzie friction, czyli pewien opór materii. Nie będzie zawsze wszystko wiadomo. No i to jest coś coraz bardziej istotne, o czym zaraz jeszcze powiem. No i najważniejsza konstatacja. Rosjanie to wszystko robią po to, żeby mieć nowy deal z Zachodem. Zachodem, najlepiej z Europejczykami, którzy nie mają sił zbrojnych. Nick Myers, który pracuje z nami, stawia tezę, że Rosjanie w idealnym świecie chcieliby wynegocjować nowy deal z Europejczykami z kontynentu, z Francuzami, Niemcami, gdzie w Nowej Eurazji Rosjanie, uwaga, zapewnialiby siłę wojskową w tej Europie na odcinku między Azją a Europą, bo to będzie to miejsce, prawda, tego geopolitycznego nacisku w tych strefach takich, no i Rosja by projektowała, generowała tą siłę i promieniowała na południe, zabezpieczała Europę i w zamian za to by otrzymywała technologie, wpływy polityczne, kapitał zachodniej Europy, byłaby tym takim policjantem od ekspedycji, tak? Bo Rosjanie są z Marsa, Europejczycy są z Wenus i do tego. No przyznajmy, że to jest całkowite złamanie interesów Rzeczypospolitej, całkowite złamanie obecności amerykańskiej w Europie, całkowite złamanie konstruktu euroatlantyckiego i w ogóle tego spokoju. Dlatego, że Rosja by oczywiście w swoim regionie oczekiwała, że pewne rzeczy się dzieją w Polsce według jej woli, na przykład, że się nie modernizuje. To sprowadza się do wielkiej strategii państwa polskiego. Natomiast interesem państwa polskiego od 500 lat jest niedopuszczenie Rosji do wzięcia udziału w tej grze. I nie jest to, proszę Państwa, abstrakcyjna rzecz, dlatego że przez większość tego czasu nam się to udawało. Na Bramie Smoleńskiej była granica, czasami nawet dalej. Właściwie Unia Polsko-Litewska się sprowadzała do tego, żeby Rosjanie nie byli w systemie, czyli czymś, co współdziała, co można balansować w codziennej interakcji, wrogo czasami, tak, że Niemcy zapraszają do gry o równowagę. Dobrze, wracamy do prezentacji, bo nagrywam w warunkach oczywiście domowych, covidowych i listonosz dzwonił. Wracamy, proszę Państwa, bardzo przepraszam, ale no niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Tak dokładnie jak opisywał Clausewitz, to się nazywa friction of war. Także tak to wygląda i wracając, jest zatem
To jest podstawowy element. No i to oczywiście zaraz sobie porozmawiamy, jak Rosjanie realizują swoje pragnienie bycia zaproszonym do gry o równowagę w Europie, czy to przez właśnie Francuzów, Niemców przeciwko Turkom, Francuzom przeciwko Niemcom, Niemcom przeciwko Turkom i Polsce i tak dalej, i tak dalej, czy Anglii. I Rosjanie grają cały czas, odgrzewają ten sam kotlet i w ten sam sposób to robią, stwarzając taką percepcję, że są niezbywalni Francuzom i tak dalej, i tak dalej. I w Strategy in Future uznaliśmy, zresztą zaraz to pokażemy, że żeby Europa Środkowo-Wschodnia zaistniała jako oddzielny podmiot, no to musimy po prostu mieć zdolność powstrzymywania i tej percepcji i realizacji tego instrumentu, czyli w rosyjskiej wojnie nowej generacji, bo inaczej tylko pożyczamy, importujemy bezpieczeństwo od Amerykanów, może Francuzów czy Niemców, którzy mogą poświęcić nasze interesy na ołtarzu jakichś dealów z Rosją w ramach gry o równowagę, a tymczasem trzeba wykluczyć Rosję z gry o równowagę w Europie. I to jest istota wojen. To jest, proszę Państwa, istota polityki. To jest dokładnie to, o co chodzi. Reszta jest tylko bądź ideologicznym, bądź już fizycznym wykonaniem tego. To jest najważniejsze, spinająca rzecz. I to jest rzeczywiście interes żywotny Rzeczpospolitej, który jest niezbywalny i wszystkie rządy państwa polskiego muszą dążyć do uzyskania takiego efektu, bo bez tego bardzo ciężko jest nam zafunkcjonować i być gospodarzem własnej przestrzeni, bo w ten czy inny sposób Rosjanie są zapraszani do gry o równowagę w Europie i dzieje się to kosztem naszych interesów, tym gospodarczych, nawet podatkowych, różnych, rozwojowych. Nie chodzi tylko o ścisłe bezpieczeństwo. Wojny, kampanie wrześniowe, powstania warszawskie to też, gdy ktoś chce wykazać, że ma sprawczość nad nami i będzie wymuszał na nas zachowanie siłą fizyczną, która jest ostatecznym lewarem. No ale no de facto to docelowo, zwłaszcza gdyby Amerykanie wyszli z Europy, doprowadzi do ograniczenia naszych zdolności samodecyzyjności. Tak? A samodecyzyjność powinna być pewną dążnością. No nie jest asanem absolutnym, bo nie we wszystkim można mieć, zawsze jest pewna gra o równowagę. No ale wolimy może ją odbierać od zachodu, z zachodniej Europy, z której płynie przynajmniej jakiś projekt cywilizacyjny, w przeciwieństwie do wschodu, z którego płynie tylko destabilizacja i podporządkowanie. Mówię o systemowych rozwiązaniach. Więc to bardzo ważna rzecz jest, o której chciałem właśnie powiedzieć. Także tak. No i teraz, a zatem istotą rzeczy według nas jest próba zachwiania tym przekonaniem rosyjskim, że wraz z instrumentarium wojny nowej generacji oni mogą sobie po prostu pozwalać na takie, a nie inne zachowania. I dzięki temu będą grali w grę o równowagę. No i w związku z tym musimy się zastanowić nad naszymi działaniami. I do tego się sprowadza początek myślenia o polskiej wielkiej strategii, no dobrze, której fundamentem jest spowodowanie, żeby Rosja nie była w grze o równowagę i żeby nie mogła występować w Europie jako ten, który stabilizuje sytuację, bo ma udział w tej grze. A zatem my musimy wystąpić. Było to bardzo widać na przykładzie kazusu białoruskiego. Innymi słowy, musieliśmy sobie odpowiedzieć, przepraszam bardzo, bo mam tu problemy techniczne, musieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak stać się czynnikiem gry o równowagę Polska ma, bo właśnie w związku z tym, że jest tylko importerem bezpieczeństwa, liczy na NATO i nic nie mogła zrobić na przykład w sytuacji Białorusi no i wyraźnie nie sygnalizuje tych zdolności innym graczom, to ci gracze nie orientują się, nie pytają Polski zasadniczo o zdanie, nie mamy nic do powiedzenia i właśnie dlatego Niemcy i Francuzi patrzyli na nas pogardliwie w czasie kryzysu białoruskiego, że nie mamy nic do powiedzenia, nie mamy żadnego argumentu, nie możemy nic zrobić na Białorusi, a pyskujemy. Więc musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co będzie, jeżeli Amerykanie naprawdę wraz ze swoimi problemami i z powodu tych problemów wyjdą z Europy, czy nie będą mogli być tak zaangażowani,
lub też będzie inna formuła architektury bezpieczeństwa, może z Niemcami w roli głównej, i czy my będziemy mieli własną sprawczość i jak będziemy powstrzymywali rosyjską próbę zagrania w grę o równowagę i bycie zaproszonym do stołu właśnie z powodu wojny posiadania skutecznego mechanizmu wojny nowej generacji, która tu destabilizuje, tam coś rozwalimy, tu gdzieś będziemy mieli coś do powiedzenia i jesteśmy w grze o Morze Egejskie, w kryzysie grecko-tureckim, na Kaukazie, na Ukrainie, na Białorusi, a Polacy nie. No, to jest właśnie ta plansza przedstawia. Musimy zastanowić się nad działaniami proaktywnymi. Modelowo musimy zachwiać przekonaniem rosyjskim o kontroli rosyjskiej drabiny eskalacyjnej. Czyli musimy w procesie nawet myślowym, który później będzie poparty oczywiście wykonaniem koncepcji operacyjnych dla sił zbrojnych, system odporności państwa i w ogóle całym instrumentarium z tym związanym, ale w procesie myślowym zachwiać rosyjskim przekonaniem. Tak jak mistrz Sun Tzu mówił, że strategię należy pokonać inną strategią, proces myślowy, znaleźć luki w rosyjskim przekonaniu o kontroli wszystkich kolejnych szczebli drabiny eskalacyjnej, w związku z tym, że Rosjanie nie będą ponosić ważnych kosztów, czy poważnych kosztów ewentualnej konfrontacji z Polską. Musimy zachwiać kontrolą tej rosyjskiej drabiny eskalacyjnej. Ona jest ogromna, no, dotyczy nie tylko wojskowych elementów, nie tylko kinetycznych, strzał przeciwko czołgowi, tak jak się często, zbyt często w polskiej debacie to przetacza i jest takie mylne zupełnie wyobrażenie. Tak samo w polskiej debacie, i to powiem wprost, za dużo jest mówienia o technikaliach. Czołg, jakie ma osiągi, samolot jak lata, coś tam. To jest oczywiście ważne, ale to jest na samym prawie końcu. Po tym jak mamy strategię, mamy wypełnienie, koncepcję operacyjną, zrozumienie szczebli drabiny eskalacyjnej, to szukamy dopiero rozwiązań technicznych. No, to jest za dużo jest u nas takich, gdyby, że produkt dany robi strategię, czy że mamy produkt i dopiero dostosujemy. Tak jakbyśmy kupowali samochód, dopiero później decydowali, jak nasze życie wygląda po tym, jak w zależności, jaki mamy samochód, jaki ma zasięg, gdzie może dojechać i tak dalej, i tak dalej. I do czego w ogóle jest nam to potrzebne? No, czy jak kupujemy samochód, to kupujemy najpierw, a potem się zastanawiamy, jak dostosować to do życia, gdzie mieszkamy, gdzie dojeżdżamy, na ile osób jest potrzebne. I tak samo jest z tym, jak realizować swoje interesy. Interes niezbywalny jest to, co powiedziałem wcześniej. No więc musimy zachwiać. Musimy też wystawić zdolności na części szczebli drabiny eskalacyjnej. To jest bardzo ważny kolejny wątek. Znów, debatuje się w Polsce, że Rosjanie mają broń jądrową, czołgi, no więc nie możemy się z nimi konfrontować. To nieprawda. Wystarczy, że się konfrontujemy na niektórych szczeblach drabiny eskalacyjnej i już wywołuje to efekt powstrzymywania, podwyższania kosztów Rosjanom, wprowadzenia takiej polityki. Tworzymy pewien balon ochronny naszego sprawstwa własnego. A jakbyśmy jeszcze byli skuteczni w tym, to możemy go roztoczyć naszymi sojusznikami, na przykład na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, na Ukrainie, na Białorusi. Mamy coś do spółki Ukraińcom, możemy coś zaproponować, dać coś za coś. Gdzieś się tworzy pewien mechanizm. To się wszystko zaczyna w głowie od procesu intelektualnego, a potem od polityki. Polityka jest nadrzędną sprawą w tym zakresie. Bardzo ważnym elementem, zwłaszcza ze względu na to, jak Rosjanie otaczają ofiarę, destabilizują, jak i prowadzą działania wobec niej, jest ta strona pozakinetyczna. Strona kinetyczna ma znaczenie, oczywiście trzeba być do niej gotowym, demonstrować zdolności, że się nie boimy, ale mamy nieodrobioną lekcję ogarnięcia całej strefy wokół strony kinetycznej, o czym zaraz jeszcze powiem. Działanie poniżej progu konfliktu zbrojnego, służby specjalne, siły specjalne. Rosjanie mają Wagnerowców, mają gray zones, czyli takiej szarej strefie zdolności. Całe zdolności cyberprzestrzeni, ofensywne w tym, są właściwie poniżej, doświadczenia to wskazują, poniżej progu konfliktu zbrojnego. Służby specjalne. Szkolenie naszych też sił specjalnych, demonstracje zdolności, wojna informacyjna, centrum zarządzania informacją, tak niezmiernie ważne. Polska, wydaje nam się, potrzebuje bardzo nowoczesnego, z nowoczesnymi ludźmi, centrum zarządzania informacją w czasie ewentualnej wojny, już w kryzysie, które ma zapodawać informacje, które my chcemy. Przerabiać informacje z regionu starcia, czy konfliktu, czy kryzysu, czy dyskusji na narrację, która służy interesom Rzeczypospolitej i tworzy percepcję, że wygrywamy, że rozgrywamy, że kontrolujemy, że jesteśmy spójni, integralni, nowocześni i tak dalej, i tak dalej.
Również już teraz to się zresztą dzieje. To sygnalizacja strategiczna się dokonuje i musimy jej dokonywać. Na przykład musimy, jeżeli chcemy zademonstrować samodzielność strategiczną, przykładowo słowo, które moim zdaniem będzie coraz bardziej modne, dlatego że wchodzimy w taki czas, musimy zademonstrować na naszych ćwiczeniach wojskowych bardzo proste rzeczy. Po pierwsze, że na wszystkich osiach operacyjnych, które w zasadzie mogą mieć kilka, wzdłuż Bugu, Narwi, kierunek na Wieprz, na Dęblin, na kierunek wzdłuż Wisły, sami na naszych ćwiczeniach wojskowych rokrocznie odbywanych jesteśmy w stanie odeprzeć ten napad. Przeciwnika powinna pozorować najlepiej dywizja nasza nowa, która jest na wschodzie, i Rosjanie będą czytać te ćwiczenia. Ojej, dają Polacy sami razem. I nie powinniśmy na przykład konsultować z Amerykanami, jak się bronimy. To będzie sygnał, że Rosjanie muszą z nami rozmawiać, z nami, gdyby doszło do jakichś nieporozumień, a nie z Amerykanami, którzy będą nawet decydowali o to, jak ćwiczenia mają wyglądać, albo z jakimś kierownictwem NATO, a tak naprawdę z Amerykanami. My musimy zademonstrować, że sami kontrolujemy drabinę eskalacyjną. Musimy również w tysiącu innych rzeczach, w rozkazach do kontyngentu Wadarzy i do innych rzeczy, w ćwiczeniach z Ukraińcami, z Litwinami, pokazywać, że w Warszawie zadaje się te ćwiczenia, ustala jej przebieg oraz na przykład deleguje się lub nie deleguje, to jest wszystko do ustalenia. W czasie warsztatu będziemy robić pewne decyzje na oficerów tych kontyngentów, żeby pokazać, że nie czekamy na rozkazy z Waszyngtonu. Wtedy zmusimy Rosjan do rozmów z nami, po to, żebyśmy my kontrolowali przebieg jednoczesnego procesu negocjacyjnego w dobie kryzysu lub nawet w dobie wojny, żeby nie rozmawiali z naszymi głowami inni, tak jak było przez właściwie całą II wojnę światową. To jest kwintesencja i czym bardziej w ramach tego projektu 2030, 20 wojny myślimy o wojnie, o realnej wojnie z Rosją, tym bardziej widzimy, jak Polska musi mieć otwarte kanały dyskusji z Rosjanami. Czym bardziej uważamy ich za przeciwników i czym bardziej chcemy mieć możliwość samostanowienia, tym bardziej musimy mieć kanały dyplomatyczne, informacyjne z Rosjanami, a ich nie mamy. To nas uprzedmiotawia. Rosjanie specjalnie to robią i gra to na wszystkich symulacjach, które tu robiliśmy, gra to na ich korzyść, bo oni sobie mogą z Niemcami albo z Amerykanami ustalać, a tamci później nam mówią, co mamy robić. To Rosjanie w ten sposób potwierdzają argument, który uwielbia Macron, że Europa Środkowo-Wschodnia nie jest czynnikiem w grze, jest przedmiotem. Przedmiotem negocjacji innych. I to bardzo dobrze gra z rosyjską wielką strategią, czyli żeby Europa Środkowo-Wschodnia nic nie miała do gadania, żeby Rosjanie wchodzili przez tę Europę Środkowo-Wschodnią do systemu gry o równowagę w Europie, bez liczenia się z interesami tych państw. Sami sobie to robimy, gadając o niemoralności rosyjskiej i o tym, że Rosjanie to po prostu nie należy z nimi rozmawiać. Sami się wykluczamy z gry pewnej w regionie. To jest bardzo ważna rzecz, która wyszła na naszych symulacjach, na naszych rozmowach Strategy in the Future, na tym wszystkim. Powinniśmy mieć jak najszersze możliwe kanały rozmów. Tak samo cały Wschód, musimy zmienić całą swoją szkołę dyplomacji. Białoruś powinna być pierwszorzędnym kierunkiem, ambasada w Mińsku powinna być rozbudowana, powinna mieć bardzo dużo pieniędzy, wydawać rauty, znać wszystkich urzędników, rozpoznawać tych oficerów, którzy mają antyrosyjskie nastawienie, decydentów różnych, rozumieć wszystkie siły, które tam panują i pokazywać siłę i potęgę i pieniądz Rzeczypospolitej. I to naprawdę nie są koszty, na które państwa polskie nie stać. W sygnalizacji strategicznej powinniśmy się poważnie zastanowić, jak jeszcze poszerzać horyzontalnie pole konfliktu, zastanowić się, jak porozmawiać ze Szwecją, jak porozmawiać z Ukraińcami. W przypadku Szwecji mamy same tylko korzyści. Ewentualna niepewność rosyjska, czy na przykład nasze samoloty nie będą stacjonowały na Szwecji, czy nie mamy w Szwecji, czy nie mamy jakiejś tam współpracy wojskowej, powoduje, że Rosjanie tym bardziej mają niepokój, czy Szwecja nie weszłaby do wojny, albo czy rzeczywiście musieliby poszerzyć listę celów. To powoduje brak właśnie brak pewności kontroli szczebli drabin eskalacyjnych i zachwianie rosyjską wojną nowej generacji. Z Ukrainą jest sytuacja bardziej skomplikowana, no bo pamiętajmy, o czym zapomnieliśmy przez ostatnie 30 lat, że sojusze też generują koszty. Ewentualny sojusz z Ukrainą generuje możliwość wejścia do wojny w Donbasie, co nie jest w interesie państwa polskiego. Ale z drugiej strony, na przykład jakaś rotacyjna obecność wojska polskiego na północnej Ukrainie we współpracy z Ukraińcami może Rosjanom dać do myślenia, że po pierwsze, że mogą przez Park Szacki nie przejechać w kierunku Wieprzu, otwierając nową oś operacyjną, że sami się zadaniujemy oraz
mogą się zastanowić, czy nie przetniemy im linii komunikacyjnych pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, gdyby na kierunku brzeskim czy grodzieńskim próbowała demonstrować tutaj zdolność uderzenia na Warszawę. Innymi słowy, w regionie rozpoczęła się pewna gra i musimy się nie bać się. Musimy zastanowić się nad aktywną obroną na wschodzie. Przestrzeń i tak dalej, o tym teraz jeszcze powiem. To wszystko musi zachwiać dominacją rosyjską, ale też celem tych naszych akcji będą nasi sojusznicy na zachodzie, którzy nagle muszą zacząć się liczyć z naszym głosem, że nie da się ustalić architektury bezpieczeństwa bez nas, że nie można nad naszymi głowami z Rosjanami rozmawiać. No i sami oczywiście powinniśmy wypracować kanały komunikacyjne z Rosjanami po to, żeby nikt nad naszymi głowami nie próbował rozmawiać, a jakby próbował, to żebyśmy to wyczuli albo wiedzieli. Cała nowa rola dla sił specjalnych, mobilność, manewr ogniowy w teatrze, ząb za ząb, no, po prostu, tak. Ząb za ząb jest bardzo ważną sprawą, że jeżeli chcemy wziąć udział w grze, to nie możemy być tylko reaktywni. Też ważną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to też wynika z naszych symulacji, że rewolucja w sprawach wojskowych, to, że sensory są wszędzie, można widzieć, jest kosmos, zdolność kosmiczna, drony, sensory naziemne, robotyzacja pola walki, powoduje, że tworzy się mnożnik technologiczny. To znaczy, kto ma sprawny system zarządzania, pobierania tych danych, procesowania, może być nawet mniejszy demograficznie, a nawet przemysłowo, zmniejszy zdolności produkcyjno-industrialne, kompleks zbrojeniowy, a i tak może wygrywać. Bo to zarządzanie informacją na polu walki, która generuje efekt na polu walki, jest bardzo ważny. Plus sensory bardzo dobrze działają w momencie przedwojennym, bo wystarczy, że mamy dobre drony i rozpoznajemy wszystko, co się dzieje, w tym korespondencję SMS-ową oficerów rosyjskich na poligonie w Grodnie i możemy to pokazywać i wysyłać im SMS-y. To chwieje też decyzyjnością konkretnych ludzi, oficerów i tak dalej, mając przewagę informacyjną. Mając przewagę sensoryczną, jesteśmy w stanie w dobie już przed wojny zachwiać pewnością łatwego zdestabilizowania celu i ofiary, a później uzyskiwania jakichś rozstrzygnięć kinetycznych przez stronę rosyjską. I naprawdę nie musi się sprowadzać to do wojny nuklearnej. No, oczywistą rzecz powiem, Afganistan nie został zbombardowany ładunkami termojądrowymi przez Sowietów, chociaż przegrywali wojnę w Afganistanie, prawda? Także no, musimy sobie zdawać sprawę, że też Putin, który próbował reanimować wojska rosyjskie, no, w Czeczenia też nie została zbombardowana bronią jądrową. Także są szczeble drabiny eskalacyjne i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które szczeble jesteśmy w stanie zachwiać, a nawet niektóre, które jesteśmy kontrolować. Potrzebne są rozliczne symulacje polityczne i konfliktu. I jedną rzecz chcę bardzo ważną powiedzieć. Nie chodzi nawet o to, żeby w Polsce prowadzić gry wojenne, bo to się tam robi w wojsku. Ale najbardziej są potrzebne symulacje polityczne, które generują zrozumienie polityki, przez które są procesowani politycy, realnie politycy, rządu, opozycji i tak dalej, którzy widzą, że wojna to jest coś więcej niż tylko to starcie kinetyczne. Jest wojna percepcji, intelektu, charakteru, mechanizmu pozycjonowania się, statusu międzynarodowego i jest to całe spektrum, które otacza starcie kinetyczne. Jest oczywiście wojna informacyjna, ale też poprzedza starcie. To znaczy trzeba tyle razy rozegrać pewne symulacje, żeby wiedzieć, żeby w pewnych układach nie wchodzić do tego starcia kinetycznego, a wchodzić już tylko w takim przygotowaniu, czyli jak gdyby ta przygrywka polityczna jest tak przygotowana, żeby wchodzić w odpowiednim momencie albo nie wchodzić. To należy wielokrotnie rozegrać. Uczestniczyłem w symulacjach, gdzie było widać, że politycy tego nie rozumieją. Czas to zrobić. Czas to po prostu zrobić. Tutaj oczywiście mapa pomostu, to jest priorytetowy obszar działań rosyjskich w wojnie nowej generacji, podstawowy kierunek operacyjny, mamy państwa bałtyckie, mamy Białoruś, mamy Ukrainę, mamy Krym, mamy część Ukrainy oczywiście, mamy kwestię Donbasu, mamy Naddniestrze, mamy Morze Czarne. No to jest to miejsce, tak, gdzie jest intensyfikacja działań w ramach wojny nowej generacji. To w tym miejscu rozstrzygnie się status Rosji, czy Rosja jest w systemie europejskim. Dokładnie wypchnięcie Rzeczpospolitej, właściwie czasy saskie i rozbiory Rzeczpospolitej dopiero doprowadziły do tego, że Rosjanie pojawili się w systemie gry o równowagę i byli zapraszani do różnych koalicji wojennych. Zaczęli być percepowani jako bądź zagrożenie dla Napoleona, bądź korzyść dla innych i tak dalej, i tak dalej. I istnienie pomostu, istnienie niepodległych państw na pomoście eliminuje Rosję, tak jak za czasów Jelcyna, z gry równowagę.
No, więc robi się to coraz bardziej jasne. Tymczasem oczywiście działa to też w drugą stronę. Istnienie niepodległych państw na Pomorzu i wszystko to, co ja tu mówię w Strategicznym Future podczas tej prezentacji, to, co chcielibyśmy, żeby się działo na Białorusi, czyli demokratyzacja, otwarcie na rynek, na Zachód, na nas, na Ukrainie, jest postrzegane w Moskwie jako zagrożenie dla utraty wewnętrznej stabilności i się postrzega jako największe niebezpieczeństwo. No dlaczego? Ludzie na Zachodzie powiedzieli, no ale o co chodzi? Przychodzi o prawa człowieka, żeby się wszystkim dobrze żyło. Tylko, że Rosjanie nie są w stanie w tej swojej geografii doprowadzić do takiego projektu cywilizacyjnego, żeby ludzie tam chcieli, znaczy żeby mogli zbudować prawdziwą gospodarkę w związku z tym, a jednocześnie mają przywiązanie do swojej tradycji imperialnej i chcą być tym państwem zarządzającym tą przestrzenią. I to jest wieczne napięcie. Więc każdy sukces na limitrofach, na obszarach zewnętrznych Rosji jest zagrożeniem dla stabilizacji władzy rosyjskiej. I dlatego tutaj piszemy o tym, że oni postrzegają, że każda kolorowa rewolucja, hasła separatystyczne, jest grawitacja na Zachód, czy wobec, czy gdzie indziej, od Rosji, jest postrzegane jako realne zagrożenie dla obecnej władzy. Więc w tym kontekście się niepokoją westernizacją państw, obszarów wschodnioeuropejskiego, przecież które były kiedyś w Związku Sowieckim, obecnością USA, państw zachodnich i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście na Rosjanie postawili tamę temu w Gruzji, potem zastanawiali się, jaką przyjąć strategię. No, po to, żeby powstrzymać oddziaływanie, jak twierdzili, polityczno-ekonomiczne i rozprzęganie, no, chyba w ramach naszej dawnej idei prometejskiej, rozprzęganie, rozpruwanie po szwach narodowościowych i innych byłego imperium sowieckiego. No i wymyślili sobie wojnę nowej generacji, tak. Tak naprawdę bazując na od czasów już Iwana Groźnego, czy nawet Iwana Srogiego, koncepcji wojny tejże hybrydowej, Rosjanie uważają, że są w trakcie ostrej rywalizacji o porządek międzynarodowy, czyli kto ustala reguły gry i że zginęła. W związku z tymi, że są właśnie te sensory, jest wojna informacyjna, są przekaźniki, informacja jest w czasie rzeczywistym prawie dochodzi do wszystkich, jest rażenie na dużą odległość, jest mnóstwo rzeczy związanych z szarą strefą, propaganda ma ogromne znaczenie, zanika wyraźna granica między gorącą wojną kinetyczną a pokojem. A zatem Rosjanie się dostosowali trochę do tego, co generuje współczesny obraz pola walki. I my też musimy. My też musimy, bo w naszych debatach w Polsce za dużo jest tych czołgów, za dużo jest tych samolotów, a za mało systemu całego, który staje do tej walki. Staje do tej walki. W tradycyjny sposób. No więc Rosjanie oczywiście mają swoje działania pośrednie, które wykorzystują podczas konfliktu, mają wprowadzić niepewność w planowaniu i przewidywaniu postępowania przeciwnika. Na przykład oskarżają nas, tworzą politykę historyczną, krzyczą na Polaków, że są tacy i owacy, generują różne niepokoje, zwłaszcza w krajach, gdzie jest mniejszość rosyjskojęzyczna. Mają, oddziałują ekonomicznie, gdy tylko mogą, na przepływy strategiczne, to wiemy, prawda, Ukraina. Pamiętamy kwestię Morzejek, jak było. Stosują wszystko, co się da. Sankcje, izolację państwa na arenie międzynarodowej, manewry dyplomatyczne, ale też dostarczają na przykład lub zabraniają dostarczać komponentów nowoczesnych technologii, zwłaszcza na przykład w atomistyce czy w innych elementach, a potrafią nawet wykorzystywać działania humanitarne do tego, co pokazała i Gruzja, i Donbas. Przedstawiają się w odpowiednim świetle, pamiętamy kwestię Osetii, pamiętamy kwestię Abchazji. No i oczywiście działania informacyjne, dezinformacyjne. No, kłamstwo jest jak gdyby naturalną rzeczą. Destabilizacja, podważanie prestiżu danego kraju na arenie międzynarodowej. No, można sobie wyobrazić taki scenariusz, że Rosjanie chcą zdestabilizować państwa bałtyckie i wyizolować Polskę, generują kryzys w obozie kaliningradzkim u siebie w zimę i próbują zmontować konwój humanitarny przez terytorium na przykład Łotwy i Litwy w kierunku na obwód kaliningradzki i one oczywiście w związku z tym, że jednocześnie są jakieś zamieszki, nie zgadzają się, bojąc się, że tam będzie broń w tym i tak dalej, i tak dalej. No i Rosjanie mogą wobec świata powiedzieć, że nie chcą pomóc, a umierają dzieci w obozie kaliningradzkim. I Polska w ramach, to jest wojna nowej generacji, która walczy o percepcję. I na przykład Polska musi mieć
gwałtowną, dobrą odpowiedź całą systemową, na przykład, że wraz ze Szwecją bardzo szybko jesteśmy sami w stanie zmontować ten konwój, tak, z udziałem Rosjan na przykład, albo pomóc bardzo szybko budowie kaliningradzkiemu, żeby nie przegrać w grze o percepcję, żeby się nie dać wyizolować, tak, bo izolacja powoduje, że ktoś niechętnie nam później będzie dawał broń, amunicję, dolary, inwestycje u nas robił i tak dalej. Czyli innymi słowy rywalizacja o to, kto kogo, kto ustawia kogo i jak dalej się toczy. I Polska musi wziąć w tym udział i nie może ciągle jęczeć i krzyczeć do Zachodu. Zachód niech coś nam zrobi, da i tak dalej. Załatwcie to za nas. Bo to jest, czasy adopcji strategicznej wyraźnie się skończyły. O czym mówimy strategy in future, czyli stać nas na to, żeby zmierzyć się z tą nowoczesnością, o której właśnie tutaj mówię. Mamy oczywiście media tradycyjne, społecznościowe. No ile tych jest mamy? Od Instagrama i Twittera po telewizję publiczną, CNN i tak dalej. No my musimy mieć całe centrum informacyjne z nowoczesnymi ludźmi, którzy będą się doskonale w tym poruszać. Od mediów tradycyjnych po społecznościowe i będą reagować, będą sami zadawać straty, będą wiedzieli, jak te linie komunikacyjne chodzą. Jest to bardzo potrzebne, bo nawet teoretycznie nasze sukcesy na polu walki, pokonanie brygady pancernej pod Gusiewem rosyjskiej, nie, może być zostać tak przedstawione media społecznościowe i z takimi zdjęciami, w taki sposób, tak przekręcone, że wszyscy pomyślą, że przegraliśmy, najgorzej nasi negocjatorzy, którzy równolegle będą negocjować status Litwy na przykład albo coś tam, będą się czuli, że przegrywają, wszyscy w negocjacjach będą na nich patrzeć, Polacy nie potrafią, a jak nawet potrafią, to co oni tam zrobili pod tym Gusiewem i tak dalej, i tak dalej. I wysiłek żołnierza polskiego, wysiłek dowodzenia jego zostanie zmarnowany przez to, że nie potrafimy zarządzać domeną informacyjną, tą właśnie, która decyduje bardzo, tak co było widać na przykładzie wojny o Karabach, bardzo decyduje o tym, jaki przekaz ma znaczenie. A tak naprawdę percepcja decyduje o tym. Tak? Chcesz pokonać przeciwnika, złam percepcję jego siły. Zundzy znowu. No i oczywiście to też takie podkopywanie wizerunku skutkuje tym, że wszelkie działania degradują sprawny i spójny proces decyzyjny, bo zaczyna się na przykład konflikt wewnętrzny. Widać było w czasie wojny 20 roku. Oczywiście Rosjanie nie mieli wtedy mediów społecznościowych, Twittera i tak dalej, ale no, tylko jak nasze wojsko zaczęło odchodzić spod Kijowa i zaczęły przegrywać nad Berezyną i wycofywać się po ofensywie lipcowej, to już zaraz była dekompozycja polityczna, zarzuty, system polityczny naszych chwiał. Oczywiście ostatecznie wygraliśmy, system się skonsolidował i tak dalej, i tak dalej. Także no, to są bardzo ważne rzeczy i to też się składa na drabinę eskalacyjną, no bo to się sprowadza do takiego konfliktu, że ja się kłócę. Ja chcę, żeby tak było, ktoś chce, żeby tak było. I jeżeli ktoś ma poczucie drabiny eskalacji, że jest w statusie międzynarodowym ważniejszy, ma więcej pieniędzy, wojska i tak dalej, to on będzie sobie eskalował to, aż się odpuszczę. I musimy postawić takie mechanizmy kontrujące takie przekonanie, żeby od razu mu nie przyszło to do głowy. To jest istota odstraszania, istota tego, o czym mówię. No i tutaj mamy nawet dokładny opis fazy działań pośrednich rosyjskich, prawda? Czyli jeszcze jest pokój i jest osłabianie psychologiczne, dyplomatyczne, ekonomiczne, rozgrywanie opozycji, rozgrywanie różnych rzeczy, demonstracje wewnątrz, dezorientacja dowództwa wojskowego, politycznego i tak dalej, wysyłanie sprzecznych sygnałów, widzicie to wszystko, prawda? Przed oczami, własne działania jawne, ukryte, pozyskanie agenturalne, zastraszanie osób znajdujących się w kręgach decyzyjnych, lewary na tych ludzi, osłabianie procesu decyzyjnego dowództwa, zarówno przez oddziaływanie psychologiczne, agenturalne, jak i również oddziaływania, no powiedziałbym, takie też technologiczne, tak? Czyli, że ktoś nie ma z kimś kontaktu, jest to ktoś jest w podróży służbowej i nie może z nikim porozmawiać. No, też musimy być odporni na to. Jest dywersja, specnaz, grupy paramilitarne, mając jeszcze pogłębić poczucie niestabilności i zagrożenia kraju. Oczywiście w Polsce, gdzie nie ma mniejszości rosyjskojęzycznych, się tego aż tak bardzo nie boimy, no ale na Białorusi, w państwach bałtyckich, na Ukrainie sytuacja jest odmienna zupełnie. No i otwarte działania wymierzone w oponenta zwiastują kolejną fazę nowej generacji. Rozpoczyna się ono od blokad szlaków i węzłów komunikacyjnych, czy działalności miejscowych grup paramilitarnych. Znów, może w Polsce mniej to się wydaje, ale kto wie już, co byłoby między prawda, Białymstokiem a Sokołówką raptem i Rosjanie oczywiście by zaprzeczali. Ale no państwa bałtyckich bardzo łatwo sobie to wyobrazić, że raptem na skrzyżowaniach są ludzie w mundurach bez naszywek i coś blokują, jakieś grupy paramilitarne.
Jest też wywiad rosyjski, który rozpoznaje warunki, w jakich przyjdzie działać wojskowo. I tak jak mówię, Rosjanie mają bardzo dobrze to skorelowane. Nie za dużo przesadzić z wojskiem, żeby uzyskać efekt polityczny. Tak, bardzo ważne, moim zdaniem ta lekcja jest nieodrobiona w Polsce w ramach tego, co się teraz dzieje, jest właśnie to rozróżnienie pomiędzy tym, co jest walką zbrojną, która ma na celu fizyczne pokonanie przeciwnika, a konfrontacją z użyciem środków niewojskowych, a to jest wciąż 20. wojną, bo ostatecznym celem jest uzyskanie celu politycznego przez zastraszenie, przez demonstracje różnego rodzaju i masz zrobić to, co mówię. No i na przykład właśnie środkami niewojskowymi pozbawia się przeciwnika mentalnej, fizycznej zdolności do stawienia oporu. Ja to nawet stawiam tezę, że to ciągłe demonstracje Iskanderami, bronią jądrową i to straszenie, które jest potężna i to przekonanie w Polsce istniejące, jaka jest tu potężna, pozbawia nas całej społeczności, czy społeczeństwa. Przekonanie, że jesteśmy w stanie wspiąć się na próg podjęcia rywalizacji wojskowej, przynajmniej demonstracji strategicznej z Rosją. No nie, to jest niemożliwe. Natychmiast musimy szukać gdzieś oparcia gdzie indziej. Albo w ogóle nic nie robić. No, a może to jest wynik właśnie wojny nowej generacji. Ciągle takiego podsycania w nas takiej niepewności, że jesteśmy w stanie. Ja nie mówię, że teraz mamy takie zdolności, żeby wspiąć się na ten próg. Ale jeżeli chodzi o PKB, zdolności finansowe, organizacyjne, teoretyczne, na pewno mamy zdolności do tego. Wystarczy zobaczyć, co pięknie opisał Konrad Musyka w ostatnim swoim raporcie o zachodnim okręgu wojskowym rosyjskim, właśnie w wojsku na zachodnim limitrofów. Rosjanie nie są nasyceni wojskiem potężnie, nie mają ogromnego wojska, mają ogromne problemy i technologiczne i tak dalej, i tak dalej. No, tu można dyskutować właśnie, co to jest, skąd to się bierze i tak dalej. Operacje służb specjalnych, wywiadowcze, dywersyjne, siły nieregularne. Tak. Tak. W momencie, gdy te wszystkie działania pozakinetyczne w ramach wojny nowej generacji nie przynoszą oczekiwanego skutku politycznego, albo gdy działania wojny nowej generacji tylko przygotowują grunt pod jawne operacje wojskowe, w ruch wprawiana jest machina wojenna. I ona ma doprowadzić do osiągania celu. Czasami nawet wystarczy demonstracja wojskowa, ćwiczenia blisko granicy, które pokazują zdolności, od razu spowodują zmiękczenie. I zapewniam Państwa, że już podczas kryzysu białoruskiego na niektórych naszych sojuszników demonstracje wojskowe rosyjskie wywoływały już zmiękczenie. No i o to chodzi, że my musimy mieć odporność na to. Musimy mieć własną strategiczną, autonomiczną zdolność do mówienia spokojnie, wyluzujcie, dajemy radę. Coraz większą oczywiście rolę w walkach odgrywać będzie broń dalekiego zasięgu ze względu właśnie na nasycenie sensorami, efektory, rozwój technologiczny. I to jest właśnie rewolucja w sprawach wojskowych, czy jak Rosjanie mówią, kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, o którym tyle mówi Walerii Gerasimow. I wpięciu to w system. Decentralizacja w miarę możliwości, co jest zawsze w Rosji problemem i co właściwie powinno być badane, bo tam Rosjanie mają słabe punkty, być może to nasza przewaga się wytworzy w ten sposób. No i to powoduje, że jeżeli popatrzymy holistycznie na to, że Rosjanie chcą wziąć udział w nowym systemie architekturze bezpieczeństwa naszym kosztem i to się będzie dokonywało poprzez stwarzanie percepcji, że są rozstrzygającym elementem na całym Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, to widzimy, jak nie możemy jako Polacy się trzymać rozumianej dotychczasowo doktryny Giedroycia Mieroszewskiego, tego powstrzymywania się od oddziaływania na wschodzie, chociażby przez to, że powinniśmy przyjąć koncepcję operacyjną nową dla Sił Zbrojnych RP wraz z elementami aktywnej obrony, gdzie by nasze efektory i systemy rozpoznania sięgały co najmniej pod Dniepr i Dźwinę i dawały Rosjanom do myślenia na temat zdolności przerzutowych pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, które są słabiutkie w tej chwili. Armia gwardyjska jest między Bramą Smoleńską a Moskwą i potrzebowałaby ogromnych ciągów logistycznych, żeby się przerzucić w naszym kierunku operacyjnym. I to ma ogromne znaczenie, że Białoruś nie jest jeszcze miejscem stacjonowania istotnych jednostek rosyjskich. Również miałoby to znaczenie dla Ukraińców, dla państw bałtyckich i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że rozwój technologiczny oraz właśnie charakter wojny nowej generacji, gdzie się wpływ Rosjan na system europejski realizuje poprzez oddziaływanie na Białoruś, na Ukrainę, na całą architekturę bezpieczeństwa. My nie możemy abdykować z tej gry, bo będziemy tylko przedmiotem. Znowu będziemy czekać, aż coś robią Francuzi i Niemcy. Stąd jest potrzeba rewizji doktryny Giedroycia Mieroszewskiego, chociaż ostatnio czytałem autobiografię na cztery ręce Giedroycia i ja śmiem wątpić, czy naprawdę Giedroyć
chciał takiej naszej polityki wschodniej jak po roku 1989 czy 1991 bardziej. Podstawą jest utrzymać Rosję poza europejskim systemem gry o równowagę. No więc jak to zrobić? Gdzie jest punkt ciężkości, który zgodnie z Clausewiczem trzeba uderzyć, żeby złamać wolę i sprawczość rosyjską? Co jest celem wojny już tej nowej generacji dla Polski? Złamanie ekonomii, pokonanie Putina osobiście, zmiana władzy w Rosji. Co jest punktem ciężkości Rosji, które trzeba złamać, zdestabilizować lub dać poczucie przeciwnikowi, że możemy go złamać, żeby Rosjanie nie mogli zagrać w europejską grę o równowagę. No, w przypadku Francji samo pokonanie armii francuskiej to jest mało, bo Francuzi mają gospodarkę i tak dalej. Musielibyśmy uczestniczyć w łańcuchach dostaw, w technologiach, innych rzeczach. A Rosjanie nic takiego nie mają. A zatem to jest punktem ciężkości. I tu musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, do czego Rosja jest potrzebna mocarstwom zachodnim. Jest z powodu energii, stąd Nord Stream, ale to jest do zarządzania ten problem, prawda? Nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo Niemcom. No ale próbujemy, prawda, ograniczyć możliwość wpływania przez Rosję na Niemcy i innych z tego powodu. Oczywiście Niemcy uważają, że to oni będą wpływać na Rosję, bo jeżeli wiążą lewarem Rosjan jako swoim rynkiem zbytu, to mają wpływ, sprawczość na politykę rosyjską i w ten sposób mitygują. No ale nie obsługuje to podstawowego interesu Rzeczypospolitej, bo Rosjanie biorą udział w grze o równowagę wtedy w Europie, tylko oczywiście Niemcy uważają, że kontrolują, czyli Niemcy chcą zaprosić Rosjan do gry o równowagę na warunkach niemieckich, to jest celem tak naprawdę niemieckiego Nord Streamu. Nie oczywiście zarabianie pieniędzy dla konkretnych ludzi, ale długofalowo. A Rosjanie myślą, że dzięki temu uzyskują zaproszenie w ten czy inny sposób do systemu gry równowagi. Jeszcze jedno zaproszenie, poza innymi rzeczami. Oczywiście nie jest to rozstrzygające, bo energia nie jest kluczem. Oczywiście chcą wykorzystać swoje położenie geograficzne i to głównie mówią Macronowi, że no, nowa Eurazja, Chiny i potrzebujecie nas, żeby równoważyć Chiny, potrzebujecie nas, żeby równoważyć Eurazję nowo powstającą. I dlatego Macron, Francuzi tyle rozmawiają z Rosjanami teraz i potrzebujecie nas, bo my jeszcze mamy werwę, mamy siły zbrojne i będziemy tutaj mitygować sprawczość innych graczy na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, na Wielkim Bliskim Wschodzie, na Morzu Śródziemnym. Europejczycy, wy nas potrzebujecie, a zwłaszcza Chiny będą rosły. No ale przede wszystkim jest potrzebna z powodu siły wojskowej realizowanej wojną nowej generacji. W planie pozytywnym, bo na przykład Francuzom może się wydawać, że będą Rosjanie mitygować Turków siłą wojskową albo Chińczyków kiedyś, albo być może nawet Amerykanów, może Macronowi się to śni po nocach, no ale mogą też w sposób negatywny, bo można wziąć udział w grze w spółce z powodu negatywnego, to znaczy mogą specjalnie destabilizować Ukrainę, państwa bałtyckie, Polskę i że nigdy nie będzie spokoju na wschodnim perymetrze Europy, dopóki nas nie weźmiecie do stołu negocjacyjnego, nie ustalimy architektury bezpieczeństwa i musicie nas wziąć. Czyli można stać się graczem o równowagę w planie negatywnym i być później, zresztą najczęściej tak się działo akurat, nie, i Rosjanie dokładnie próbują to robić. I rozumiejąc to, dopiero należy przystępować do pracy nad koncepcją operacyjną dla sił zbrojnych RP, bo pokazujemy, bo już teraz widać, że to będzie teoretycznie odmienna wojna od tego, do której nas przygotowują mass media i ewentualnie politycy, którzy o tym mówią. A zatem Rosjanie chcą pod parasolem zdolności wojny nowej generacji wpływać na to, co się dzieje w swoich limitrofach, mieć wobec nich sprawczość. To jest kwintesencja polityki, żeby było tak, jak ja chcę. I dopiero pod parasolem tej percepowanej, postrzeganej dominacji wojskowej są realizowane metody kinetyczne. Rosjanie dają do zrozumienia, puszą się, że kontrolują pełen zakres drabiny eskalacyjnej w ramach dominacji wojskowej i pod tym parasolem musicie robić to, co my chcemy, ekonomicznie, kinetycznie, nawet nie możecie za bardzo protestować, jak nasi agenci wam robią krzywdę metodami niekinetycznymi, albo nasze biznesy robią wam krzywdę metodami niekinetycznymi, bo jakby coś, to mamy dominację drabiny eskalacyjnej w ramach wojny nowej generacji, a Zachód was nie obroni, bo właściwie to my jesteśmy częścią już tego systemu, bo na Zachód nas zaprosił do gry równowagi i w ten sposób Polska i inne państwa regionu traciły niepodległość. Zatem co jest punktem ciężkości Rosji, który trzeba pokonać, zdobyć, złamać? To, co powiedziałem kilka minut temu.
Otóż szwerpunktem, punktem ciężkości klausewicowskim jest po prostu pokonanie wojska rosyjskiego również na poziomie demonstracji takich zdolności. Tylko tyle i aż tyle. Zrozumienie tego i odtworzenie sobie później prawidłowości historycznej, że na wojsku rosyjskim jest konstrukt państwa rosyjskiego, nawet służby specjalne i cały mechanizm władzy. Zwróćcie Państwo uwagę, gdy wojsko rosyjskie upada, upada cały system. I nie dopiero jak się jest w Moskwie, tylko nawet można i Moskwę zająć, ale jeżeli wojsko rosyjskie dalej stoi, to nic to nie daje. Jak było za Napoleona. Jeżeli wojsko rosyjskie się rozchodzi, rozprzęga albo nie działa, to się rozpada państwo rosyjskie. Zobaczcie, co się działo w 1917 roku. Co lekcje 1941 są bardzo wyraźne. Stalin utrzymał twardą dyscypliną wojsko. I nie było rozpadu, tak jak w 1917 roku. To jest punkt ciężkości państwa rosyjskiego, a jednocześnie demonstrując, że jesteśmy spokojni, nie boimy się was, nie kontrolujecie drabiny eskalacyjnej na poziomie 8, 5, 12, 16, może kontrolujecie w termojądrowej, coś tam, ale nie tu, powoduje, że nie jesteśmy my przedmiotem, tylko podmiotem wszystkich rozmów. Nie da się nad naszymi głowami tego ustanowić. To jest takie proste. To, co mówię, wskazuje, że nie musimy wcale rozbudowywać zdolności symetrycznych albo do wojen powszechnych NATO przeciwko Rosji, tylko musimy myśleć o swoich interesach. Do siły zbrojnej jako instrumentu politycznego, któremu zawsze powinno przyświecać to, że musimy łamać percepcję w regionie, że rosyjska wojna nowej generacji i zdolności generowane tą rosyjską wojną nowej generacji są przemożne. I wtedy tworzymy zupełnie inny ład. Jesteśmy zapraszani, jesteśmy podmiotem, Łukaszenko ma się o co oprzeć, Ukraina i tak dalej. No i w tych warsztatach musieliśmy się zastanowić, no jeżeli natura wojny jest niezmienna, to jest walka o sprawczość, no to jaki jest charakter? Tak? W Strategy and Future odbyliśmy szereg gier symulacyjnych, strategicznych, rozmów z Polakami za granicą. Jaka jest zmienna gramatyka, tak? Bo Clausewitz mówi, natura wojny się zmienia, ale jej gramatyka, jej charakter jest zmienny w zależności od rozwoju technologicznego, organizacyjnego i tak dalej. Więc musieliśmy sobie, jeszcze przed nami część tych pytań jest i odpowiedzi, co daje kontrolę percepcji, jakie mechanizmy powodują kontrolę percepcji, kontrola przekazu i wojny informacyjnej między starciami taktycznymi i operacyjnymi, które kształtują percepcję, nowoczesne metody wpływania na sprawczość polityczną, zrozumienie, że się negocjuje i walczy jednocześnie, jak Turcy z Rosjanami, jak w Karabachu było, jak gdzie indziej. Tak? Negocjujesz i walczysz jednocześnie. I masz kanały komunikacyjne otwarte. Już teraz. Nie możesz pozwolić, że ci Amerykanie coś mówią, Niemcy albo Francuzi, co tam ustalają z Rosjanami, no bo stajesz się przedmiotem. I nie można zasłaniać, że oni są z Mordoru albo są niemoralni, gdy wszyscy nie rozmawiają z nimi. Tak? A jednocześnie przygotować się i łamać ich sprawczość. Na tym polega prawdziwa polityka. No odpowiedzieć, wojna linearna, nielinearna, ograniczona, nieograniczona, no to sobie już odpowiedzieliśmy, ja to zaprezentowałem w tej prezentacji, kinetyczna, pozakinetyczna, masa i koncentracja siły, czy sieciocentryczna i C2, koncentracja, dekoncentracja, jak bardzo, to powinno być przedmiotem ćwiczeń sztabowych, to powinno być przedmiotem ćwiczeń politycznych i symulacji, to powinno być przedmiotem ćwiczeń wojskowych, koncentracja, dekoncentracja, jak dostęp do jakich sensorów własnych, autonomicznych powoduje możliwość koncentracji, dekoncentracji i zadaje koszty przeciwnikowi i powinniśmy na tym opierać swoją strategiczną autonomię. Jej punkt ciężkości, siła żywa, czy system dowodzenia, ODA lub, czyli obserwacja, orientacja, decyzja i później akcja. W jakich domenach? Ląd, morze, spektrum elektromagnetyczne, kosmos, powietrze. No od razu mogę powiedzieć, że rzeczywiście główną domeną jest ląd. Tutaj, u nas. Morze jest drugorzędne. Ale cyber jest bardzo ważny. No, po prostu musi powstać cała doktryna użycia cyber, bo tam jest przede wszystkim zdolności ofensywne. Może już w czasie wielonej kryzysu powinniśmy ich używać. To też niszczenia fizycznych, nie wiem, zdolności przeładunkowych rosyjskich, do wykonywania realnych uderzeń, które na wąskie gardła, które powodują, że Rosjanie się muszą liczyć z tym. Może powinniśmy mieć zdolności do demonstrowania teraz łamania ich C2, czyli systemu dowodzenia, czy C4, tak, systemu dowodzenia opartego o nowoczesną technologię i sensory. Według mnie, też promujemy to w Strategy and Future, jak wiecie Państwo, musimy mieć własną konstelację systemów satelitarnych, to kosztuje mniej, jak mi powiedział ostatnio
Polak, który ma satelity w kosmosie, je produkuje, kosztuje mniej niż koszt zbudowania systemu, konstelacji satelitarnej, która ma obrazowanie pola walki, rozpoznanie radarowe i tak dalej, na niskich orbitach wraz z centrum dowodzenia kosztowałoby mniej niż jeden F-35. A jeżeli Rosjanie wiedzieliby, że my widzimy z kosmosu, nie jest prosto zniszczyć konstelację kilkudziesięciu nanosatelitów czy małych, czy zrobić coś z nimi, to od razu mają problemy, bo widzimy, co się dzieje, tak, na bramie smoleńskiej i tak dalej. To już samo w sobie zachwieje pewnością dominacji eskalacyjnej i z nami trochę muszą rozmawiać, a nie z tymi, którzy nam dostarczają te zdjęcia satelitarne. Oczywiście powietrze, spektrum elektromagnetyczne, to wszystko Państwo wiecie. Musimy się zastanowić, co z siłami specjalnymi w tej nowej erze, co z jednostkami ciężkimi, czy do walki na głównych osiach operacyjnych, gdzie się boimy, tak? Co jest główną osią potencjalnego uderzenia? Gdzie będzie pole bitwy, tak? My to wszystko w strategii Future robimy, będziemy Państwa sukcesywnie z tym zapoznawać. Lekkie jednostki, dalekie, zasięg, czy Białoruś będzie byłaby przedmiotem wojny i tak dalej, i tak dalej. Wojna współczesna przypominałaby bardziej jak balet lub taniec w rytmie, wielkie rajdy, jak za hetmanów, a nie maszynka do mięsa, jak w I wojnie światowej, gdzie jest front, prawda, i tam industrialne moce, przeroby i tak dalej. System rozpoznania uderzeń na dużej odległości oraz rajdy z autonomią logistyczną, manewrem ogniowym, przewadze informacyjnej, no to jest idealna wojna, jaką Polacy uwielbiali uprawiać. No pierwsza Rzeczpospolita zawsze była słabsza liczebnie wojskowo, ale miała manewr, lubiła mieć przewagę operacyjną, inicjatywę operacyjną i taktyczną, lubiła destabilizować przeciwnika, stąd waga jazdy, manewru, ruchu, zabezpieczeń logistycznych, byliśmy w tym bardzo dobrzy. Lubiliśmy walczyć właśnie w ten sposób i współczesne osensorowienie i współczesne pole walki sprzyja znowu. Być może jest coś takiego jak duch narodu w kontekście wojskowości i to sprzyja, a na pewno nie sprzyja masom rosyjskim, tak? Masom rosyjskim, często źle wykształconym, gdzie jest trudno z inicjatywą własną. To jest tutaj oczywiście pole, będziemy o tym szczegółowo mówili. Duże przestrzenie, wielodomenowość, łączenie wielu spraw i jednoczesny proces polityczny, który się równolegle toczy. Jak pod Chocimiem, pod Cecorą, sobie negocjują i walczą i patrzą, co się zmienia w układzie sił. Prawda? Coś się dzieje. Nawet sama demonstracja wojskowa czasami pod Chocimiem wystarczała, żeby już się odpuścił i zawarto nowy traktat. Nie zawsze musi być maszynka do mięsa. No, to jest to. Wojna jako balet lub taniec w rytmie. Oczywiście nowoczesne systemy, manewr, artyleria, mówiliśmy o tym wielokrotnie w Strategy in Future, będzie to przedmiotem jeszcze symulacji wojskowej, ale to, co tu przedstawiłem, czy przedstawiam, to jest kwintesencja strategii, o tym w ten sposób się podchodzi, dopiero potem się to wypełnia produktami, czołgiem danego rodzaju, samolotem danego rodzaju i tak dalej, tak. A w ogóle zaczyna się od tego, żeby najlepiej nie pokonywać samego wojska, ale pokonać samą strategię. I wyraz tej strategii w ramach wojny nowej generacji, tak by zachwiać już teraz pewnością kontroli drabiny eskalacyjnej poprzez demonstrowanie zdolności organizacyjnych, technologicznych, koncepcyjnych i bojowych, wtedy nie ma wojny. Tworzy się system niepewności i inni patrzą, że poważnie podchodzimy do tego. I to docelowo, moim zdaniem osobistym, stąd dopisałem to, wygeneruje potrzebę stworzenia własnego systemu ochrony w Międzymorzu. Nie deterrence by denial, tylko protection by denial. Dlaczego? Bo protection, a nie deterrence. Bo rosyjski projekt cywilizacyjny jest nieatrakcyjny. I wystarczy, to jest dużo łatwiejsze zadanie, wystarczy pokonać groźbę rosyjską, a zatem demonstrowane zdolności jej sił zbrojnych, a w szczególności percepcję ich potęgi, która często jak domek z kart się rozpada, co widzieliśmy w Afganistanie, w Czeczenii, nawet w Donbasie nie było tak wspaniale. Próg osiągnięcia tego momentu, gdzie możemy łapać percepcję ich zdolności osiągania tego efektu, nie jest wcale taki wysoki, jak myślimy. Rosja to jest gliniane nogi. Zawsze coś nie działa. Coś niedorobione jest. To nie jest mechanizm naoliwiony. I w ramach aktywnej obrony mamy parasol chroniący przed rosyjską kontrolą drabiny eskalacyjnej i wynikającą z tego domniemaną przewagą w stosowaniu przemocy, a za jej pomocą osiąganie sprawczości politycznej i orientowania się konkretnych ludzi, systemów na Rosję. A zatem, proszę Państwa, sprawa jest prosta. Trzeba pokonać rosyjską siłę. Najlepiej konceptualnie. I tym zajmujemy się w Strategy in Future. Na tym polega projekt 20. wojny. Bądźcie z nami w tym projekcie i w ogóle w Strategy in Future.
Bardzo dziękuję. Jacek Bartosiak. Będziemy jeszcze w szczegółach o tym rozmawiali. Dzisiaj dopiero to był ledwo co początek. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.